Jak co środę prowadząc architekturę. W dzisiejszym dniu wracamy na Węgry, ponieważ... Ponieważ byliśmy tam w październiku z kamerą i zwiedzaliśmy tamtejsze termy. Natomiast zwiedzając te obiekty, z których słyną właśnie Węgry, Budapeszt i okolice, napotkaliśmy pewien problem, ponieważ okazało się, że w opisach, które pojawiają się na Google Maps bądź różnych przewodnikach, informacje i zdjęcia na temat różnych obiektów mieszają się ze sobą, co powodowało nawet u nas pewien problem podczas tej naszej wycieczki badawczej, że no ja na przykład pokazywałem Andrzejowi na telefonie, słuchaj, idziemy obejrzeć ten obiekt, bo popatrz, tutaj jest to. Andrzej mówi, nie, nie, to jest przecież w tym obiekcie. I to powodowało nawet u nas w zespole nieporozumienia, więc to skłoniło nas do tego, aby nagrać odcinek, taki przewodnik, takie podsumowanie właśnie obiektów termalnych, które warto zobaczyć na Węgrzech i jeden, którego niekoniecznie. Także zapraszamy na nasze subiektywne zestawienie najlepszych obiektów, które warto zobaczyć. Zostańcie z nami. Szybki recap. To, że pojechaliśmy na Węgry, wynikało z chęci zrobienia badań i rozwoju nad naszymi obiektami. Tych obiektów termalnych nie ma za dużo w Polsce. Tam na Węgrzech jest spory wybór i właśnie to, że bardzo dużo ludzi z Polski wybiera, zwłaszcza z południowej, Węgry jako swój cel. Ponieważ dystans z południowej Polski na Balaton jest praktycznie taki sam jak nad polskie morze. A tu można jednak zobaczyć znacznie więcej. Więc pierwsze kroki pokierowaliśmy do Miskolca. No to zaczynamy nasze zestawienie. Kolejność przypadkowa, aczkolwiek na start Miskolc. W Miskolc są dwa obiekty. Jeden to jest nasz bohater odcinka pod tytułem Horror na Węgrzech, czyli jak nie robić inwestycji, Aquapark Ellipsum. Odradzamy zdecydowanie. Dlaczego to już było w odcinku, więc tylko nie jedźcie tam. Natomiast nieopodal znajduje się obiekt, który warto zobaczyć. No i to są takie baseny termalne. Teraz, żebym nie pomylił tej nazwy, jak to przeczytać? Dobra. Barlangfjordo? Tego nie sprawdziliśmy w... Dobra. Barlangfjordo. Tak, dokładnie. No, to bardzo ładnie powiedziałeś. Jest to obiekt historyczny. W tym obiekcie o tyle jest ciekawe to, że pierwsze wzmianki na temat istnienia tego pochodzą, jego istnienia pochodzą z czasów antycznych. Natomiast pierwszy basen wybudowano wraz z Kaczmontami już w 1723 roku. Następnie takie gruntowne przebudowy rozpoczęły się na początku XX wieku, a ostatnia miała miejsce w 1998 roku i zakończyła się w 2001. No i tutaj, co jest ciekawego w tym obiekcie, ponieważ w sumie to jest tak naprawdę obiekt, który faktycznie składa się z różnych części. Jest taki pałacyk, tak, którego dobudowano przeszklenie łączące go z pobliską górą, a w tej górze są... Właśnie te źródła geotermalne o takiej zrównoważonej temperaturze, to znaczy ona nie jest super gorąca, jest taka właśnie dogodna do kąpania. I najwspanialszą rzeczą tego całego kompleksu jest to, że są wydrążone przejścia w skalę, także meandrujemy w tych żłobieniach, woda przelewa się tam i z sufitów, i z podłóg się gdzieś sączy, także gdzieś wszędzie widać te źródła wypływające. Wygląd tych jaskiń jest imponujący, już nie mówiąc o akustyce. Między innymi znajduje się tam jedno pomieszczenie, w którym, które zostało przetworzone dosyć mocno przez człowieka, natomiast efekt akustyczny jest imponujący. No, jesteśmy właśnie w wielkiej kopule, w skale wydrążonej, w basenie termalnym. Ciekawe zjawisko, takie tybetańskie wręcz. Dla mnie też było to bardzo ciekawie wszystko przygotowane, właśnie te tunele w skałach, rwąca rzeka, która została w
to wszystko wkomponowana i raz na jakiś czas była włączana, też bardzo ciekawie to funkcjonowało. Nazwijmy to Lazy River, bo jednak prąd jest dosyć powolny i tak samo też, jeżeli ktoś spodziewa się bardzo wysokiej temperatury, to się zawiedzie, bo temperatura jest taka, powiedzmy 31 stopni, także tak ciepło, ale troszeczkę brakuje. No i w samym obiekcie znajdują się jeszcze potem dobudowane już właśnie w tym, na początku XX wieku, jeszcze takie sale kąpielowe z basenami już takimi termalnymi, ale ich wystrój już jest taki bardziej, no już nie jest taki, nie jest to tak w takich naturalnych skałach, tylko po prostu są to baseny w płytkach zrobione. No i tutaj już wrażenia są różne, nie jest średnie, bo tam jest 36 stopni, więc już przyjemniej, ale akustyka przez to, że to jest kolebka, no jest taka trudna. Wszyscy gadają, rozmawiają ze sobą, robi się naprawdę takie wrażenie ula. Tak, i to już nie do końca działało. No, w obiekcie funkcjonuje jeszcze sauna, ale myślę, że dla miłośników saun to jest taki... A zwłaszcza poprawnego saunowania. Jak ktoś musi, to tak, jak ktoś nie musi, to niekoniecznie. Myśmy też dyskutowali na ten temat, czy tam wejść, czy nie wejść. I w sumie dobrze, żeśmy tam nie weszli, bo to są takie tak naprawdę sałęki, takie po prostu chatki. Z kastoramy, kupione, wstawione do środka i no nie za bardzo. No niestety baseny zewnętrzne nie działały wtedy, kiedy byliśmy, ale w sumie tutaj trzeba powiedzieć, że i tak mieliśmy szczęście, ponieważ z powodu tego kryzysu energetycznego, który trwa parę dni później po naszym pobycie, w ogóle zamknięto ten obiekt całkowicie, no i może to jest jedna z historycznych już relacji. Może, natomiast na uwagę właśnie też warto zobaczyć tą kopułę, która, czy tam w zasadzie nie wiem, co to jest, taki stożek ucięty, a zwłaszcza sposób wejścia, bo to widać, że ludzie wchodzą, bo są zabezpieczenia na ludzkie gołębie, tak, żeby tak tam nie właziły. Na pewno, jeżeli chodzi o Miszkolc, to tutaj 1-0 dla obiektu Barlangfurdu. Teraz szybko przenosimy się do Budapesztu. Tutaj termy Rudasz. No i termy Rudasz, czyli w sumie nasz faworyt, jeżeli chodzi o to zestawienie. Jest to kolejny obiekt historyczny, którego początki sięgają już 1556 roku. No i obiekt potem przez lata był wielokrotnie przebudowywany. Ostatnia przebudowa miała miejsce już w 2012 roku. No i co w tym obiekcie jest takiego interesującego? To, co jest najbardziej ikoniczne, to miejsce, w którym znajdują się te termy, to znaczy są przy samej skale wzgórza Gelerta, a jednocześnie przy rzece Dunaj. Na samym szczycie znajduje się specjalnie jacuzzi z wodą geotermalną, z widokiem na cały Dunaj. I największym bajerem jest to, że można tam przyjść z piątku na sobotę w nocy. Termy są czynne dwa razy, otwierają się ponownie po godzinie 22 i są otwarte do godziny 2. Więc miasto wtedy wygląda naprawdę niesamowicie. No i to jest właśnie ta nowa część, bo ten jacuzzi, trzeba dodać, znajduje się w tej nowej części tego obiektu. Natomiast w samym sercu tego całego kompleksu znajduje się coś, co moim zdaniem jest jeszcze bardziej ciekawe, jeżeli chodzi właśnie o zarówno architekturę, jak i o same kąpiele termalne. To miejsce, które zrobiło na nas największe wrażenie, ponieważ no jest historyczne. Można poczuć tą historię, ale przede wszystkim wspaniale wpływa na odczuwanie tej przestrzeni, na ten wypoczynek. Mamy zupełnie inne podejście do tych kąpieli termalnych. W głównej sali znajduje się 5 basenów, każdy o innej temperaturze. Jest cały rytuał, jaki należy przeprowadzić, żeby właściwie korzystać z tych term. No jak dla mnie cały ten rytuał naprawdę można przyrównać do takiego bardzo dobrego saunowania. Jest to dla mnie taka alternatywa saunowania, ponieważ przez różne temperatury, które są w tych basenach, od temperatury chyba najchłodniejszej... 29 stopni. 29 i potem co parę stopni, aż do temperatury 42 stopnie zażywa się tych kąpieli. No i naprawdę relaks jest fantastyczny i takie odczucia są właśnie jakby się było w takich trochę rzymskich termach, taki po prostu no... Ludzie sobie siedzą na schodkach, spędzają sobie tam czas w towarzystwie, na rozmowach i jest to naprawdę bardzo przyjemne. No i dla mnie właśnie ten obiekt, Rudasz, jest na pewno z tych wszystkich obiektów, w których byliśmy na Węgrzech, dał najwięcej satysfakcji właśnie dzięki temu spędzeniu czasu w tej historycznej części, jak i właśnie dzięki temu jacuzzi na dachu. Ale też jest trochę, widać taki dysonans pomiędzy tą historyczną częścią, a tą nowo dobudowaną, ponieważ nowo dobudowana część jest taka, no powiedzmy, sterylna w swoim wykonaniu. Już widać, że ten design nie pasuje. Szkoda właśnie, że tak jakby nie ma tych nawiązań do tych antycznych form,
form, które znajdują się tych historycznych w tej nowej części. No i też jest takie dziwne wrażenie, ponieważ ten basen nowy jest otwarty na, nie tylko na Dunaj, ale przede wszystkim na ulicę. Już podchodząc do fasady tego budynku widać po prostu basen w środku, ludzi chodzących sobie w strojach. Jest to dosyć nietypowy taki widok, czy zły, czy dobry, no frapujący bym powiedział. Czyli co? Rudasz, polecamy. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Jeżeli jesteście w Budapeszcie, musicie to zobaczyć, musicie skorzystać, zwłaszcza z tej opcji nocnej, która jest naprawdę ciekawą alternatywą. Także nie czekajcie, tylko jedźcie. Aqua World Resort w Budapeszcie. Powiem Wam w ten sposób, że pojechaliśmy, oczywiście jak badamy to bardzo kompleksowo, czyli oglądamy to pod kątem różnych użytkowników, czyli osoby starsze, młodsze, ale też i dzieci. No i właśnie był taki problem, że większość tych term nie nadaje się na przebywanie z dziećmi. Więc ten obiekt był taką alternatywą dla nas, żebyśmy mogli wybrać się również z naszymi najmniejszymi pociechami, żeby można było sprawdzić tutaj, jaka jest oferta i jak bardzo to się różni od tych obiektów, które znajdują się w Polsce. Aqua World jest obiektem, który został otwarty w 2008 roku. W sumie jest to jeden z nowszych obiektów na naszej liście, ale mimo wszystko już widać ten ząb czasu w nim. Jest to taki klasyczny aquapark. Aquapark, który został połączony tutaj akurat z takim centrum hotelowym. Jest to bardzo duże założenie, taki duży kompleks, można powiedzieć, widać, że w takim trochę niemieckim stylu projektowany. Natomiast na uwagę zwraca olbrzymia kopuła z folią ETF i tu widać, jak ważne jest światło. Te skąpanie obiektu w naturalnym świetle wpływa zupełnie inaczej na odbiorcę. My tu faktycznie czujemy ten wakacyjny klimat, i myślę, że to robiło najlepszą robotę dla całego tego obiektu. Także bez względu na to, co by było w środku, a jest tam stylizacja, to te przeszklenie daje niesamowity efekt takiego spokoju, relaksu, wypoczynku. Na pewno właśnie na dużą uwagę trzeba zwrócić dużą uwagę na właśnie stylizację, która jest tutaj takim stylizacją Angkor Wat i jest takim elementem charakterystycznym tego obiektu, który no przewija się na wszystkich zdjęciach. Jeszcze odnośnie stylizacji, która wygląda jak skały, natomiast po prostu jest to puste jakieś tworzywo sztuczne, które imituje właśnie taką dekorację, ale wygląda to naprawdę całkiem ciekawie i fajnie, bo nie jest powtarzalne bardzo. Dobrze pomalowane i nie trąci takim typowym kiczem. Wokół tego rozłożone są różne funkcje. Jest tuba do nurkowania, jest taki generator surfingu, są zjeżdżalnie. No, tych atrakcji jest naprawdę tutaj sporo, więc jeżeli chodzi o sam obiekt, to myślę, że jeżeli ktoś się wybiera z dziećmi do Budapesztu na jakąś dłuższą wycieczkę, no to na pewno tam może sobie spokojnie pójść i skorzystać z tych atrakcji. Co więcej, na uwagę zwraca też możliwość zostawienia swoich pociech w suchej części tego obiektu, czyli takim kids klubie, który jest zarówno dla hotelowych gości, jak i dla gości od aquaparku. Także oferta jest dosyć kompleksowa i jest to dosyć dobrze zrobione jak na swój czas. Tu widać, że parę przeróbek było robione, zwłaszcza z basenami wypływowymi. Widać, że gdzieś tam podejście do oszczędności się pojawiło wraz z praktyką. Warto też dodać, że w obiekcie znajduje się niewielkie saunarium, aczkolwiek niestety daleko mu do poprawnego saunowania znanego z naszych polskich czy niemieckich obiektów. Więc tutaj, jeżeli ktoś takiego relaksu poszukuje, no to nie polecamy tego miejsca. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o ogólną ocenę, obiekt naprawdę na plus. Słuchajcie, tak się wydarzyło, że podczas tej wycieczki troszeczkę mi się pochorowało, no i no nie mogłem już kontynuować dalszego zwiedzania wraz z Maćkiem i Andrzejem, więc teraz Andrzej będzie musiał już samodzielnie opowiedzieć Wam i może mi, jak było w tych kolejnych dwóch termach. To zestawienie jeszcze tutaj uzupełnimy o termy Sekini, wybudowane w 1881 roku, a ukończone w 1913 roku. Jest to jeden z największych kompleksów spa w Europie. No my określiliśmy go hasłem taki sulejówek, uniejów, coś w tym stylu. Jest to dużo basenów odkrytych. No,
widać, że obiekt nie przechodził remontu od wielu, wielu, wielu lat. Jest na pewno ten charakter imperialny, czyli jeżeli ktoś czuje te Austro-Węgry to, i pragnie tego poznać, no to tam gdzieś warto przyjechać to zobaczyć. No, my byliśmy w październiku, woda ciepła, ale wszędzie trzeba przejść pieszo, nie ma tutaj jakichś wiatrołapów, jakichś elementów i te przemieszczanie jest trudne. Obiekt tak przechodzi się amfiladowo, czyli z pomieszczenia do pomieszczenia. No, budzi to trochę problemy logistyczne. Na pewno dzięki temu można wszystko zobaczyć, ale no, dla mnie no, na pewno ten obiekt wymaga jakiejś szybkiej rewitalizacji. Wiele elementów nie było dostępnych. Z tego, co czytaliśmy, no to jest taki plan, żeby to zrealizować. No dużo miejsc, no ząb czasu tutaj już naprawdę naruszył, widzieć gdzieś grzyb, także na ścianach, sufitach, no ta wentylacja to nie jest wentylacja XXI wieku, więc tam sobie radzą na tyle, na ile muszą. No i takie podsumowanie, że jest na pewno pięknie i może latem warto tam przyjść, zobaczyć, ale zdecydowanie są lepsze obiekty i przed tym remontem no raczej bym się wstrzymał. Także to nie jest jakiś taki kluczowy obiekt do zobaczenia. No i jeszcze może dodam, że w tym naszym zestawieniu pojawia się łaźnie Gelerta. One również znajdują się dosyć blisko Rudasz. Łaźnie Gelerta są o tyle ciekawe, że to jest tak w zasadzie, przynajmniej z mojego punktu widzenia, hotel, który gdzieś tam wybudowano w 1918 roku, więc mówimy tu o takich fajnych formach secesyjnych. Hotel jest w trakcie remontu i rewitalizacji, natomiast wchodzi się z boku w tej chwili od strony mostu. I wrażenie jest niesamowite. Normalnie tak jakby się wchodziło na dworzec kolejowy, taki właśnie z Harry Pottera, taki gdzieś tam z tych czasów wiktoriańskich. Przechodzimy przez te wszystkie strefy i jest to, każdy element jest bardzo imponujący. Wrażenie robi główny basen, który jest kryty. Jego widać właśnie z holu wejściowego. Po bokach znajdują się baseny termalne właśnie z tą super ciepłą wodą. Niestety obiekt ucierpiał w wyniku działań wojennych, także bomba wpadła do samego środka i jedna z naw jest zniszczona i taka odnowiona w dosyć prosty sposób. Natomiast jedna część zachowała się no, praktycznie nietknięta i to robi piorunujące wrażenie. Myślę, że naprawdę warto to zobaczyć. Posiedzieć sobie tam i poczuć tą atmosferę secesji, imperializmu tych wspaniałych Węgier. Natomiast jeszcze to, co zwróciło naszą szczególną uwagę, to w części zewnętrznej znajdują się baseny i tam między innymi basen ze sztuczną falą. No na początku jak tam byliśmy, to wiedzieliśmy, że obiekt jest właśnie z tego 1918 roku i sobie pomyśleliśmy, że obiekt w Tychach powstał 100 lat później. No potem robiąc większy research okazało się, że fala powstała później w 1927 roku. Jeżeli przyjedziecie do Budapesztu, to na pewno jest to element warty Waszej uwagi. Przyjedźcie, zobaczcie wspaniale dekorowane, secesyjne wnętrze basenów termalnych łaźni Gelerta. Podsumowując odcinek, Węgry słyną z obiektów termalnych, więc naprawdę warto pojechać się tam wygrzać. A szczególnie jak będziecie już w Budapeszcie, to musicie pojechać odwiedzić Termy Rudasz nocą. To tyle, jeśli chodzi o nasze subiektywne zestawienie obiektów. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej takich zestawień, to zostawcie komentarze. No i oczywiście łapki w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Antycznych. Nie chciałem powiedzieć prehistorycznych. Dinozaury napisałem. Nie no, ta Edyta Górniak. No.